inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Olix wyzwanie. X motos i podjazd leśny. Na oto tej żwirowni. Który ten? Tu? Ja ci wybiorę, tu. Przez drzewa przeskoczyć. Przez drzewo i tam. I tam, do góry się wspiąć. Powiem ci, fajny, fajny ten twój X-Motos jest, wiesz? Widać, że to jedzie, nie? A poczekaj, a Pegi masz ruchome, nie? O, no widzisz, a my mamy na stałe, spawane. To ja nawet z trzeciego biegu idzie na koła, ma cztery biegi. No, to i pięknie. I pędkościowo to ja tak nabić, żeby do połowy gazu, sprzęgło do trzciny i tak wyrywać. I idzie. Olix, wyzwanie. A potem Tomek. To się ciężko napędzi. No słuchaj, byś musiał na stojąco, wiesz? Na stojąco? No. I celować tam, te drzewa. Właśnie nie wiem, czy tu w prawo, czy tu w lewo. Tu, prosto. Tu? Tu, no tak. Co lepiej. Gdzież jeszcze do przodu byś musiał się jeszcze bardziej pochylić i trzymać gaz. Ale już coraz bliżej. No. Jak będę to stała ponad. Ale na stojąco. No. Dawaj, dawaj. Teraz już. Tak, teraz już lecisz. Olix, dajesz. Łaj. Przedobrzyłeś. Tu nie masz czego najechać. Jest. Najedzie. To Olix nie najedzie. Na stojąco, cały czas jedź tu na stojąco. Nie wyjedziemy stąd. Nie da rady. Ale jest zmęczenie. No to muszę ja wjechać. Majster. A ten drugi raz już było tak prawie, że... Tomek, nagraj mnie. Moją kamerą. Kuba, da radę? Ja wiem. Podjadę czy nie? No. Ale czym? Beton. Moim zdaniem pasuje. Powinno być jeszcze z drugiej, to by pasowało. Czy
ja podjadę beton, to co Olix nie podjechał. Zaraz się okaże. Ale na gierzmy cię nie okaże. Myślę, że z tymi rękawiczkami lita podjadę. Bo ją wrzucę tam. Żeby było, że wjechała. No to kółko. To trochę lipne. Ale tu na spokojnie. Oj. Jest gleba! Kuba, gleba! Jedna próba. Jeszcze jedna próba. Wyjdzie? Nie. Druga próba nieudana. Nie podjadę. Będzie próbował trzeci raz? Nie próbuję. Zrezygnował. Ciekawe czy wróci. Jak Kuba? Dobrze. Dziadek sam sobie obsypał płuca. Może teraz ten, a nie. Niewdzięczna? Dawaj to. To? Podjedziesz. Te korzenie trochę tak. Nie ma tam korzeni. Takie, ale widać są. Ale koło przechodzi normalnie. No, tylko że tu jest większe. Jedziesz, pad, ja ci powiem. Jedziesz tu, no i lecisz. Nie lecisz? Po prostu lecisz. Jak nie wlecisz, to nie wlecisz. Nie ma czym. Większy ten napęd, Olix. I przed górką jazz. A tylko tam jest trochę twardego, a tu grzebie mu.
Nie masz czego się napędzić. Szybciej. Dasz radę. Poczekamy, dopiero pojedziemy stąd, jak Oliks podjedzie. Oliks, weź sobie, zaprzyj nogi o peki, tak. Bo ty jedziesz w te korzenie, jedź środkiem. Wiesz? No to jedziesz. Musisz wjechać w tą dziurę, tak jak ja tam wjechałem. No. Nie w te korzenie tu. No Koźma, bardzo trudne podjazdy masz tu, byku. Tego nie zrobiłem, ten zrobiłem. Jak faktycznie nigdzie nie podjeżdżam, bo nigdzie nie byłem na miejscówki. O, to na godziębę, wiesz, to się to tam w prawy nabierzesz. Oliks, trzecie podejście. Go! A mówiłem, że wleci. Super! Już wyżej niż korzeń. No widzisz? Dałeś radę. Jak tam u góry jest? Fajnie? Dobrze. To co, łyka wody i lecimy dalej, nie? Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.